Witam Was, jestem Bartek, zapraszam na recenzję Honora 7X. Honor 7X waży 165 gramów, grubość obudowy tego smartfona wynosi 7,5 mm. Na pewno na minus należy zaliczyć to, że urządzenie to nie jest odporne ani na kurz, ani na wodę, ale w tej półce cenowej nie powinno nas to przesadnie dziwić. Na plus na pewno to, że Honor 7X jest to smartfon Dual SIM, hybrydowy slot w standardzie Nano. Smartfon ten został w większości wykonany z aluminium, które jest po pierwsze matowe, bardzo przyjemne w dotyku, za pewnie pewny chwyt smartfona w dłoni i również nie powinno ono się przesadnie rysować, ale zauważyłem to, że przynajmniej na tej wersji niebieskiej, aluminium to ma tendencję do zbierania zabrudzeń z dnia codziennego, na przykład odciski palców. Na co również warto zwrócić uwagę, to to, że przyciski funkcyjne w ramce są naprawdę świetnie spasowane, mają bardzo dobrze wyczuwalny skok. Cieszy obecność złącza słuchawkowego jack, natomiast nie rozumiem, czemu mamy. Tutaj złączę mikro USB, a nie złączę USB-C. Na krawędzi dolnej również umieszczono głośnik mono, który jesteśmy w stanie dość łatwo zasłonić. On gra zaskakująco głośno, a także donośnie, ale z drugiej strony, na maksymalnych poziomach głośności, niestety, ten dźwięk nie jest do końca czysty. Z tyłu również znajdujemy skaner. linii papilarnych jest to skaner aktywny, tak więc wystarczy przełożyć palec i urządzenie nam się od razu odlokowuje. Samo działanie jest jak najbardziej w porządku. Skaner jest szybki, nie ma błędów odczytu, natomiast wydaje mi się, że skaner na przykład w Honorze 9, na przykład Huawei Mate 10 Pro jest o łamki sekund, ale jednak troszeczkę szybszy. Natomiast to nie zmienia faktu, że skaner w Honorze 7X działa bardzo dobrze. Również może on pełnić rolę takiego gładzika. Przy pomocy różnych gestów możemy na przykład zsunąć panel powiadomień bądź przeglądać zdjęcia. Z przodu znajdujemy taflę szkła dla Glas niestety nie wiadomo jakiej generacji. Jest to szkło 2,5D. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ta tafla szkła ma tendencję do niesamowitego się brudzenia i bardzo szybko powstają tutaj różne smugi, a także odciski palców. Cieszę obecność diody LED do powiadomień, natomiast jeszcze bardziej cieszy mnie to, że w tej półce cenowej znajdujemy już urządzenia, które mają ekran 18 na 9 i niewielkie ramki. To jest naprawdę naprawdę świetna sprawa. Honora 7X wyposażono w ekran o przekątnej 5,93 cala. Jest to ekran IPS o rozdzielczości 2160x1080 pikseli, co przy proporcjach oczywiście 18x9 daje nam zagęszczenie lekko ponad 400 pikseli na cal, dokładnie 407 pikseli na cal. Sama ostrość wyświetlanego obrazu stoi na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie czcionki są doskonale odzorowane, natomiast same kolory również mnie zadowaliły, ponieważ są one odpowiednio nasycone do tego stopnia, że nie wydają się nienaturalne i to jest jak najbardziej na pochwałę. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że temperatura barwowa kolorów jest taka trochę pomiędzy, z delikatnym naciskiem właśnie na tą chłodną temperaturę, co akurat mi się jak najbardziej podoba. Oczywiście to w ustawieniach możemy wyregulować, zaraz Wam to przedstawię. Zauważyłem również taką dziwną przypadłość, ponieważ Szczerze, w żadnym innym testowym smartfonie, jaki ostatnio testowałem, nie spotkałem się z czymś takim. Chodzi o kąty widzenia. One oczywiście są w porządku, ponieważ kiedy obrócimy ekranem, widzimy wszystko, co powinniśmy widzieć na wyświetlaczu. Natomiast zauważyłem to, że kiedy delikatnie ekran odchylimy w momencie, kiedy mamy go na wprost nas i wtedy go odchylimy, wtedy ta jasność wyświetlacza jakby się trochę przytłumiła, on się troszeczkę ściemnia. Tak więc tą kwestię na pewno weźcie pod uwagę. Na ogromny plus również świetne poziomy jasności. W ustawieniach systemowych mamy również szereg ustawień dla naszego wyświetlacza. To wszystko znajduje się w zakładce wyświetlacz i tak, zaczynamy od początku. Oczywiście zmiana tapety to jest normalne, natomiast mamy taką opcję jak wyświetlanie w trybie pełnoekranowym. Chodzi o to, że aplikacje, które są tutaj wybrane, są skalowane do proporcji 18 na 9. Bardzo mi się spodobało to, że oczywiście możemy wybrać z poziomu ustawień, jakie aplikacje mają się skalować do proporcji 18 na 9. Natomiast jeżeli uruchomimy aplikację, która tych proporcji nie wspiera, również na dole pojawi nam się taki duży przycisk, dzięki któremu możemy od razu szybko daną wybraną aplikację przeskalować, właśnie do odpowiednich proporcji ekranu. Również możemy, możemy zmienić tryb ekranu: mały, średni, duży. Zauważyłem też dziwną przypadłość, ponieważ w większości smartfonów z Androidem, kiedy zmieniamy skalowanie interfejsu, wtedy urządzenie nam się nie musi restartować. Tutaj jest na kiedy zmienimy tryb ekranu urządzenie musi nam się uruchomić ponownie, kolejna sprawa to jest oczywiście zmiana rozmiaru tekstu w interfejsie, wygaszasz ekranu, mamy również funkcję ochrona wzroku, czyli jest to filtr światła niebieskiego, ogranicza światło niebieskie, ekran wtedy jest taki bardziej pożółkły, przez co po wzroku nas nie razi w oczy, bardzo fajne, że możemy ustawić siłę tego efektu a także może być on, on uruchamiany w formie harmonogramu, oczywiście zmian na jasność ekranu, temperatura barwowa, o czym wam wspominałem, czyli możemy ustawić domyślną, ciepłą, zimną temperaturę barwową, również możemy to w sposób manualny sobie wyregulować. W Honora 7X wbudowano baterię 3340 mAh. Same wyniki są całkiem w porządku, ale niezbyt porywające. Na sieci LT uzyskałem wynik około 4 godzin na poświetlonym ekranie natomiast na sieci Wi-Fi 5 do ponad 5 godzin na poświetlonym ekranie to jest jak najbardziej wynik do uzyskania tak więc uśredniając 4 godziny poświetlonego ekranu jesteśmy w stanie bez problemu tutaj uzyskać muszę wspomnieć również o pewnej wadzie, ponieważ to urządzenie nie wspiera szybkiego ładowania oczywiście w tej półce sonowej nie jest to jeszcze standard ale wolałbym, żeby w tym urządzeniu to szybkie ładowanie było, ponieważ czas ładowania od poziomu 15 Procent to jest grubo ponad 2 godziny, i muszę to uznać, oczywiście, na minus. Za wydajność w Honorze 7X odpowiada procesor Kirin 659. Jest to procesor ośmiordzeniowy, cztery rdzenia taktowane, 2,36 GHz, cztery kolejne rdzenia 1,7 GHz. Mamy również do dyspozycji 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wbudowane w to urządzenie z możliwością rozszerzenia o kartę microSD do 256 GB. Również mamy układ graficzny Mali-T830MP2, i ktoś ostatnio pod jakimś filmem napisał, że przecież Asphalt 8 działa dobrze na każdym smartfonie i to jest smartfon, na którym Asphalt 8 działa przeciętnie, ponieważ widać, że niekiedy podczas rozgrywki mamy gubione klatki i to wszystko nie jest do końca płynne, dlatego o tej kwestii muszę Wam na pewno wspomnieć, że to urządzenie raczej nie jest dedykowane do najbardziej wymagających tytułów. System to Android 7.0 Nougat, oczywiście przykryty nakładką Emotion UI, nie zabrakło... Również Bluetooth A4 1, Radia FM, ale bardzo brakuje NFC, dlatego, przy pomocy tego smartfona, niestety, nie będziemy mogli dokonywać płatności zbliżeniowych poprzez na przykład Android Pay. Działanie Honora 7X w codziennym użytkowaniu oceniłbym na przyzwoite, ale na pewno nie bardzo dobre. Wydaje mi się, że procesor Kirin 659 nie do końca dobrze ogarnia rozdzielczość ekranu, czyli Full HD. Chodzi o to, że niekiedy mamy Google na klatki w animacjach, czy to na przykład w grach. Również zauważyłem to, że niekiedy pewne aplikacje mogą się uruchamiać z opóźnieniem. Czasami urządzenie się delikatnie zamyśli, co sprawia, że w codziennym użytkowaniu na pewno nie jest idealne, jeśli chodzi o płynność działania, ale w większości sytuacji jest jak najbardziej przyzwoicie. Nakładkę Emotion UI dobrze znamy. Jest, jest nam ona dobrze znana już z wielu urządzeń, które ja testowałem, a, też, a także i inni testowali. Ekran domowy możemy bez problemu sobie edytować jeśli chodzi o tapetę, dodawanie widgetów możemy także zmieniać przejście ekranów domowych jeśli chodzi właśnie o efekt animacji ustawienia również siatki ikon, automatyczne wyrównanie, począśnięcie, aby rozmieścić ikony na ekranach domowych, to jest jak najbardziej fajna sprawa. Cieszy mnie również to, że mamy aplikację motywów i bez problemu możemy sobie do naszego smartfona pobierać, a także edytować motywy fajne jest również aplikację menedżer telefonu, ponieważ ona zbiera do jednego miejsca wszystkie dane na temat naszego smartfona. Możemy na przykład usunąć sobie pliki śmieci, przejść do użycia baterii, a także wykonać na przykład skanowanie antywirusowe. W ustawieniach systemowych znajdujemy również szereg przydatnych ustawień. Zaczynamy od tego, że mamy taką zakładkę jak styl ekranu głównego. Fajne jest to, że Huawei daje nam możliwość wyboru, czy chcemy mieć ekran domowy bez tego interfejsu siatki aplikacji, wtedy mamy wszystkie ikony na kolejnych ekranach domowych, natomiast mamy również styl klasyczny, i wtedy mamy szufladę aplikacji. Kolejna sprawa to jest klawisz nawigacyjny, możemy bez problemu edytować układ przycisków nawigacyjnych. To jest również bardzo fajne rozwiązanie. Także mamy zakładkę inteligentnej pomocy. Tutaj są umieszczone, można powiedzieć, takie dodatkowe opcje, jak przyciski wiszące, czyli takie jakby pływające powiadomienie wraz właśnie. z Przełącznikami do nawigowania po systemie. Mamy sterowanie ruchem, to są bardzo proste gesty, czyli na przykład odwrócenie, aby wyciszyć urządzenie, bądź dwukrotne tapnięcie na ekran, aby go wybudzić. Kolejna sprawa to jest obsługa jedną ręką, i to się jak najbardziej przydaje. Musimy przesunąć sobie tutaj po przyciskach nawigacyjnych, i wtedy przechodzimy do obsługi przy pomocy jednej dłoni. Mamy również taką opcję, jak inteligentne sterowanie zestawem słuchawkowym, no i również kontrola. Głosowa. Fajne jest także to, że mamy taką funkcję jak tryb wyłączenia dotyku. Chodzi o to, że w kieszeni bądź w torbie urządzenie sobie to wykrywa i wyłącza dotyk. Ostatnią opcją, jaką chcę omówić na szybko, to jest również aplikacja bliźniacza, czyli możemy zrobić sobie tak na dobrą sprawę kopię danej aplikacji, i korzystać w niej z dwóch kąt. Przechodzimy do omówienia aparatu. Na pokładzie Honora 7X znajdujemy dwa obiektywy aparatu głównego. Pierwszy ma 16 mp drugi ma natomiast 2 megapiksele. Także otrzymujemy autofokus wraz z detekcją fazy i on działa jak najbardziej w porządku, dość szybko ostrzy na wybrane przez nas punkty. Ubolewam nad tym, że wciąż Huawei praktykuje taką metodę, że nie ma znaczenia czy mamy flagowca, czy mamy średniopółkowca. Nigdy nie ma automatycznego trybu HDR i dla mnie to jest ogromna wada. Również brakuje tutaj optycznej stabilizacji obrazu. Nagrywanie filmów maksymalnie full HD przy 30 klatkach na sekundę. Przedni aparat zaś jest to 8 megapikseli. Sama jakość fotek jest według mnie bardzo przyzwoita i raczej adekwatna do poziomu cenowego tego smartfona. Oczywiście w dzień zdjęcia wyglądają bardzo w porządku, są szczegółowe, mają również naturalne, nieprzesycone kolory, ale zauważyłem to, że automatyka ma tendencję do tego, że niekiedy robi nam tak, że zdjęcie jest troszeczkę zbyt jasne i gdzie nie jest przepalone, tak więc tą kwestię na pewno bierzcie pod uwagę. Ubolewam nad tym, jak wspominałem, że nie ma automatycznego trybu HDR, ponieważ on radzi sobie tutaj całkiem w porządku i trochę ratuje tą sytuację, kiedy zdjęcie nam wychodzi troszeczkę za jasne. Fotki nocne tutaj nie ma co się cudów spodziewać, nie jest to flagowiec, widać szumy, widać taką zierni. I o tej kwestii na pewno trzeba tutaj wspomnieć. Również mamy wbudowany tryb portetowy zarówno dla aparatu głównego, jak i przedniego. Szczerze wam powiem, że ja efektu rozmycia w zasadzie bardzo rzadko mogłem uzyskać. Nie widziałem go zbytnio, tak więc ten tryb portetowy to jest tak naprawdę pizz na wodę, według mnie to zupełnie nie działa dobrze. Dzięki za obejrzenie recenzji Honora 7X. Ogólnie uważam, że jest to bardzo rozsądnie wycenione urządzenie. Link do tego smartfona w ofercie sklepu bez cena możecie znaleźć w opisie, ponieważ od tego sklepu Honora 7X do testów otrzymałem. Według mnie, największą wadą tego smartfona z pewnością jest to, że system nie jest do końca dobrze zoptymalizowany, przez co potrafi klatkować i czasami dłużej się zamyślić. Natomiast miejmy nadzieję, że najbliższe aktualizacje ten problem naprawią. Jeśli ta recenzja Wam się spodobała, zostawcie koniecznie łapkę w górę, natomiast ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.